Siemanko, ja jestem Adam Maszynotwór i dziś zaprezentuję Wam PAMU Slide Mini. Czym jest to urządzenie? Jeżeli nie wiesz, zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. PAMU Slide Mini są to słuchawki bezprzewodowe w technologii Bluetooth. Jak widzieliście, sama przesyłka przyszła doskonale zapakowana, a opakowanie właściwe jest naprawdę eleganckie, co może sprzyjać podarowaniu takich słuchawek komuś na prezent. Szybki rzut oka na to, co jest w zestawie, bardziej szczegółowo pochylimy się nad tym za chwilę. W zestawie jest takie oto pudełeczko, które stanowi jednocześnie powerbank umożliwiający ładowanie naszych słuchawek. Jest to fantastyczna opcja, która umożliwia podczas przechowywania naszych słuchawek wewnątrz etui ładowanie ich wewnętrznych akumulatorów. Etui pozwala nam naładować nasze słuchawki mniej więcej dwa razy, a akumulatory wewnątrz słuchawek pozwoliły mi słuchać audiobooka przez 9 godzin i nie udało mi się ich rozładować. Myślę, że przy naprawdę głośnym słuchaniu muzyki to starczą te akumulatory przynajmniej na 8 godzin słuchania. Świetną opcją jest to, że możemy ładować nasz powerbank przy pomocy ładowarek bezprzewodowych czy innych powerbanków bezprzewodowych. Przyznam, że czas użytkowania tych słuchawek na akumulatorach jest naprawdę imponujący. Dodatkowo mamy taki zestaw różnych gumek, dzięki czemu łatwo dopasujemy nasze słuchawki do naszego ucha. To, jak słuchawki będą trzymać się w naszych uszach, jest nadal jednak sprawą indywidualną, zależną od budowy naszego ucha. Jeżeli chodzi o trzymanie się słuchawek w pudełku, to trzymają się całkiem nieźle, aczkolwiek da się je wytrząsnąć. Ok, przetestujmy nasze słuchawki w boju. Jako, że słuchawki są prezentowane jako słuchawki sportowe, oczywiście wykorzystamy je także w tym celu. Słuchawki posiadają wysoką klasę szczelności IPX6, więc ten deszcz, który widzicie na filmie, mimo że padał dość silnie, nie uszkodził naszych słuchawek. Gdy nasze PAMU Slide Mini są sparowane z naszym telefonem, to możemy odbierać oczywiście rozmowy telefoniczne przy pomocy tych słuchawek, na przykład podczas jazdy z samochodem. Odbieranie lub odrzucenie rozmowy odbywa się przez tapnięcie na jednej ze słuchawek, więc nie ma obawy, że sobie coś ponaciskamy na naszym ekranie telefonu podczas jazdy, zmienimy sobie na przykład widok mapy. Możemy także właśnie, jak powiedziałem, odrzucić połączenie, naciskając dwa razy, wtedy połączenie zostaje odrzucone. W celu odtwarzania muzyki wystarczy dotknąć słuchawki, żeby uruchomić funkcję play. Kolejne dotknięcie słuchawki powoduje oczywiście zatrzymanie naszej muzyki, naszego odtwarzacza. Podwójne tapnięcie na słuchawkę prawą przerzuca nas do kolejnego utworu. Tak samo działa to oczywiście w innych aplikacjach, nie tylko na YouTubie. Na przykład jeżeli korzystamy z jakiegoś odtwarzacza audiobooków. Przytrzymanie prawej słuchawki skutkuje pogłośnieniem, a przytrzymanie lewej słuchawki skutkuje ściszeniem. Ok, a teraz bierzemy się za prawdziwy hardkorowy test w moim warsztacie. W międzyczasie powiem Wam, że te słuchawki moim zdaniem brzmią naprawdę nieźle. Jest fajny bas, są głośne i w połączeniu ze swoją pojemnością akumulatorów myślę, że ciężko o konkurencyjny produkt w tak niskiej cenie. W mojej opinii, jeżeli nie jesteśmy jakimiś melomanami, którzy muszą mieć super jakość dźwięku, to słuchawki do pracy, do uprawiania sportu nie powinny być zbyt drogie, bo po prostu w takich ciężkich warunkach łatwo jest je uszkodzić na przykład. I wtedy może być straszny ból, jeżeli za słuchawki zapłaciliśmy na przykład 1500 zł. Słuchawki dobrze tłumią dźwięki zewnętrzne. To oczywiście może być zaletą jak i wadą, ale pamiętajcie, że możemy używać także jednej słuchawki na przykład podczas jazdy samochodem. Ogromną zaletą tych słuchawek jest to, że macie cały czas podłączenie z telefonem. Nieważne, czy wychodzicie przed warsztat, przed garaż. Jeżeli macie własną firmę, to wiecie, że na przykład dużo ludzi potrafi do Was dzwonić, jesteście w kanale. Odbieracie telefon, nie musicie wychodzić, szukać tego telefonu. Jest to naprawdę świetna sprawa.
Zresztą myślę, że sami dostrzegacie te zalety. Ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Hej!